Na czele różnych rankingów, opisujących największe plagi nawiedzające ludzkość, prawie zawsze widnieje epidemia dżumy z XIV wieku. Jak doszło do jednej z największych epidemii w dziejach ludzkości, która zdziesiątkowała ówczesną Europę? Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zacznijmy od przeanalizowania, co za mały nicpoń spowodował cały ambaras. Była to pałeczka dżumy, Yersinia pestis, czyli gram ujemna bakteria nie posiadająca zdolności ruchu. Temperatura optymalna dla wzrostu bakterii wynosi około 30 stopni, jednak ogólnie bakteria jest wrażliwa na wysokie temperatury, zaś w niskich temperaturach może przeżyć przez tygodnie, a nawet miesiące. W Europie epidemie dżumy pojawiały się wielokrotnie, aż do XIX wieku. Były to na przykład dżuma Justyniana, która w VI wieku uderzyła w cesarstwo bizantyjskie, w tym na ówczesnego cesarza, czyli właśnie Justyniana I. Innym przykładem może być pandemia dżumy z XIX wieku, która zebrała swoje żniwo przede wszystkim w Indiach i w Chinach. Są to jedynie przykłady. Należy pamiętać, że kiedyś epidemie regularnie nawiedzały Europę. Nieco bardziej skupimy się nad plagą z lat 1347 do 1353, nazywaną Czarną Śmiercią. Do Europy dotarła przez jedwabny szlak z Chin. Zaraza pojawiła się w Europie na Krymie. Miasto Kaffa było oblegane przez mongolskie wojska, które zaczęły rzucać trupami do oblężonego miasta. Stamtąd epidemia przeniosła się na południe Europy i stopniowo zaczęła dreptać na północ, aż do krańców Półwyspu Skandynawskiego. Dżuma ma trzy postacie: dymieniczą, płucną oraz septyczną. Choroba była przenoszona prawdopodobnie przez pchły pasożytujące na szczurach, co wskazuje na dżumę dymieniczą. Jednak naukowcy nie wykluczają, że podczas zarazy występowały również dwa pozostałe rodzaje. Objawami były m.in. obrzęk węzłów chłonnych, wysoka gorączka, zgorzele czy wymiotowanie krwią. Chorzy umierali w przeciągu kilku dni. Na rozwój plagi na pewno wpływ miał głód związany z nieurodzajem, który z kolei był spowodowany małą epoką lodowcową, która nastąpiła po średniowiecznym optimum klimatycznym. A co z terenami dzisiejszej Polski? Na wielu mapach widać, jakoby plaga magicznie ominęła Polskę za panowania Kazimierza Wielkiego. Podchodząc do tego tematu, należy mieć na uwadze, że ciężko jest to określić. Kronikarze nie są absolutnie obiektywnym źródłem. Znane są przypadki, gdy klasztory prześcigały się w tym, który z nich miał więcej zgonów. Jednak według przekazów Jana Długosza, fala epidemii z tych konkretnych lat rzeczywiście łagodniej potraktowała Polskę. Być może jedną z przyczyn była stosunkowo mała gęstość zaludnienia. Wielu z Was na pewno kojarzy ten wizerunek lekarza. To tak zwany doktor zarazy. Obecność długich dziobów nie była przypadkowa. Lekarze byli stylizowani na ptaki, ponieważ nie przechodziły one dżumy. Tak, ten strój miał odstraszyć dżumę. Ponadto w dziobie znajdowały się olejki, mające przyćmić fetor rozkładających się ciał. Lekarze posługiwali się drewnianymi pałkami w celu sprawdzenia ciał z pewnej odległości. Czy istnieje szczepionka na dżumę? Tak, choć nie jest ona dostępna w Europie. Jest głównie przyjmowana przez na przykład narażony personel medyczny. Dżumę można w łatwy sposób wyleczyć antybiotykami. Mimo to istnieją obszary na świecie, to znaczy kraje trzeciego świata, w których wybuch epidemii jest możliwy przez brak odpowiedniej służby zdrowia. Plaga miała ogromną liczbę następstw. Oprócz dziesiątek milionów zgonów były to na przykład prześladowania. Ówczesni ludzie, nie posiadający wiedzy o przyczynach zarazy, upatrywali jej w różnych grupach, na przykład wśród Żydów, zakonników bądź żebraków. XIV-wieczna epidemia dżumy odcisnęła swe piętno również w kulturze. Ale to już wszystko na dziś o dżumie. Ja jestem Barski, a jeżeli film Wam się podobał i chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem. Do usłyszenia!